uroczystość wszystkich świętych. W te pierwsze dni miesiąca listopada. To miejsce, które wydawałoby się, że jest pełne znaków. Chociaż tak de facto, korzystając z przeświadczenia świętego Jana Marii Wianeja, cmentarz to nie jest składowisko niepotrzebnych przedmiotów, ale to relikwiarz, na którym składamy to, co znalazło uznanie nawet w oczach Boga samego, co stało się i co było świątynią Ducha Świętego. Dlatego cmentarze zawsze, ale to zawsze otaczane były nie lękiem, nie strachem, ale szacunkiem, czcią, a nade wszystko nabożeństwem. Dlatego, że zawsze tam szliśmy w imię Boże po to, aby modlić się za tych, którzy tam oczekują dnia zmartwychwstania i powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale. Jednocześnie, żeby w tajemnicy świętego obcowania prosić ich o modlitwę, czyli o pamięć o nas przed Bogiem. Bo przecież na tym dokładnie polega tajemnica świętego obcowania, na wzajemnej pamięci przed Bogiem, czyli na dalszym praktykowaniu miłości wzajemnej. Ale dzisiaj aż jest miło popatrzeć na nasze cmentarze. Dlatego, że spoglądając z boku, można zawsze postawić pytanie sobie i przechodniom. A co tam uroczystego się dzieje, skoro ludzie biegną na cmentarze, biegną w to miejsce z naręczami kwiatów? Jak na imieniny do kogoś, albo na urodziny, albo z okazji jakiejś wielkiej uroczystości dotykającej tej osoby. Rzeczywiście dzisiaj jest swoisty dzień imienin wszystkich świętych. Czyli kogo? Na pewno nie są to ludzie bezimienni. Bo jeśli nawet gdyby matka zapomniała o tobie, mówi Bóg, ja nigdy nie zapomnę. Nawet gdyby matka, chociaż wydaje się to być czymś absolutnie niemożliwym do osiągnięcia, ale nawet gdyby ona zapomniała, ja nigdy nie zapomnę o tobie, mówi Bóg. Mało tego, Pan Bóg zawsze wzywa nas do sobie i do siebie po imieniu, nigdy w sposób bezimienny. A więc dzisiaj rzeczywiście dzień świąteczny, dzień imienin wszystkich świętych, czyli tych wszystkich, których Bóg Ojciec, który jest w niebie, zaprasza, wzywa do siebie po imieniu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy ubrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I kto jest wezwany, kto znajduje się w tym gronie wszystkich świętych? Odpowiedź znajdujemy w Księdze Apokalipsy, którą przywołaliśmy jako pierwszą w dzisiejszej liturgii słowa. Wszyscy święci to ci przyodziani w białe szaty, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Pozwólcie, że jeszcze raz to zdanie przywołam, po to, aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, czyja dzisiaj uroczystość jest, gdy obchodzimy uroczystość wszystkich świętych. To ci, którzy przybyli do Jezusa Chrystusa z wielkiego ucisku i obłukali swe szaty we krwi baranka. Z jakiego powodu biegniemy dzisiaj w tajemnicy świętych obcowania przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego? Właśnie z tego powodu, że ci niektórzy spośród nas z wielkiego grona rodzaju ludzkiego, obłukawszy swoje szaty we krwi baranka, czyli w męce śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie zmarnowali daru, który otrzymali na chrzcie świętym. Kolejny bardzo ważny zwyczaj, który towarzyszy nam w
czasie tych pierwszych dni miesiąca listopada, nie miesiąca, który jest poświęcony pamięci o zmarłych. Nie, to są ci, którzy żyją w Jezusie Chrystusie, o tych pamiętamy. I nawet jeśli fizycznie odeszli z naszego grona, to my ich nieustannie polecamy Bożemu miłosierdzia, aby oni również mieli udział w tym, w gronie tych wybranych przez Boga Ojca, którzy swoje szaty wypłukali we krwi baranka oraz dochowali wierności Jezusowi Chrystusowi. Ten moment w naszym życiu, kiedy to się dokonało, czyli sakrament Chrztu Świętego, kiedy już człowiek został obdarzony Jezusem Chrystusem, to ci, którzy są Jego rodzicami chrzestnymi, to znaczy ci, którzy zrodzili Go w wierze i mają rzeczywiście każdego dnia rodzić Go w wierze dla Jezusa Chrystusa, czyli znowu no właśnie w tajemnicy świętego obcowania prosić Boga w Trójcy Świętej jedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego o wytrwanie w miłości Boga. Jest taka prośba, już po wręczeniu białej szaty kapłan prosi Ojca Chrzestnego słowami: przyjmijcie światło Chrystusa. Ojciec Chrzestny podchodzi do paschały, który jest symbolem obecnej Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, aby od Niego wziąć światło. To bardzo symboliczne przekazanie, wyrażenie prawdy tego, co się dokonało w zaciszu, w tajemnicy sakramentu. Tak jak przejmujemy ogień, światło z paschałem do gromnicy symbolizującej życie nowo ochrzczonego, tak również przejęliśmy życie, które jest udziałem Jezusa Chrystusa. Zaczynamy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, czyli w życiu, które nie podlega zakończeniu. I wówczas wypowiadane są takie słowa: przyjmijcie światło Chrystusa. Otrzymywanie tego światła powierza się Wam, Rodzice i Chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, Rodzice i Chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości. Między innymi ten dzisiejszy zwyczaj, jakże bardzo głęboko zakorzeniony w naszej narodowej i kościelnej tożsamości, że obok naręcza kwiatów idziemy na groby naszych najbliższych, na te nasze relikwiarze, do tych naszych relikwiarzy, gdzie przechowujemy ciała ludzkie, świątynię Ducha Świętego. Biegniemy również ze świecami, ze zniczami, aby wyrazić tę prawdę, że dalej swoją modlitwą i ofiarą podtrzymujemy w tych, którzy odeszli. Podtrzymujemy w tych, których wydawałoby się wyparowało życie, odeszło życie, że w nich nadal podtrzymujemy wiarę, podtrzymujemy miłość Chrystusa po to, aby nadal mieli udział w światłości i postępowali dalej w światłości dzieci Bożych. Niech ci wszyscy, którzy odeszli z tego świata, wezwani przez Boga, będą naszymi przyjaciółmi, którzy dniem i nocą, praktykując miłość bliźniego, miłość wzajemną, pamiętają o nas przed Bogiem, polecając nas po imieniu, dlatego że przecież dobrze nas znają. W gronie owych wszystkich świętych są nasi
rodzice, ojciec, matka, nasze rodzeństwo, nasi sąsiedzi, koleżanki, koledzy, przyjaciele, ale również i może nieprzyjaciele, chociaż dobrze wiemy, że w mocy Ducha Świętego jest nieprzyjaciela, bo potrafi zrobić nam przyjaciela.